niebieski budzik. Ja sam śpię, a kulisy szpilu z sandycją wjechały. No to oglądamy. I no zanim je obejrzycie, no to łapka w górę ostawcie, a po seansie koniecznie komentarz. Lecimy! Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Nie przewróci się to przy takim wietrze? Wszystko działa. Wszystko działa, no to dobrze. Stabilnie. Stabilnie. Ryniu? Nie, nie widziałem. Panie Ryniu, wiesz jak oddaja? Bigiel, to jest Bigiel, wiesz? Wiem, no. Ale chcesz tak, żeby wszyscy zrozumieli, nie? Nie, bo to oglądają z całej Polski. No powiedzia! No. Ja wam się pytają, o czym my go doby oba. To dobrze, no. Niech się uczą sobie, to takie coś wiesz. Tak, a jak nie, to zapraszamy serdecznie na przyspieszony kurs Gwary Śląskiej. Do kogo? No wystarczy tutaj spędzić kilka dni u pani Ryni. Już będzie dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak ty? Ty możesz zawsze takie fajne wróżby, takie realne. Jak ty to dzisiaj myślisz? No trzeba wygrać. Przeciwnik Sandecji ostatni w tabeli, ale na tabelę się nie patrzy. Trzeba wygrać. Szczególnie w tej lidze, nie? No, to jest. Trzeba wygrać i odhaczyć i dalej jedziemy. Jak tam, Patrycja, wygrał trener Skobar zakład, czy nie wygrał? Już ty tam masz wgląd do tego. Już chyba wygrał. Już chyba wygrał, ja? Daj minutkę, żeby nie było, sprawdzę na świeżo, Sandecja. No. A no, ci powiem jeszcze dokładnie, ile było? 8 koła, nie? 8 zakład. Koła, ja. Idę o zakład. Powyżej 8 koła. Nie ma szans. Jak nie ma szans? Zakład? Zakład. No to na punk wygra, bo jeszcze 100 osób i mamy... Tu myślę, że tutaj zawsze przed tym meczem jednak się też sporo rozchodzi jednak. Nie, oczywiście, to jest jedna... 13? Jedna 13. Nie, dobra, tego nie puszczę i wytnij to. No, ale jednak zachęcamy, żeby jednak te bilety kupować w przedsprzedaży, bo jest wygodnie. Oczywiście, że tak. No, no tak trzeba stać, się schylać do kas, a nóż będzie padać. Zapraszamy wcześniej, w sklepie jest cieplusio, także można też jeszcze zobaczyć, co mamy nowego. A przy kasach, no to zawsze kolejki. A nowości przed nami, nie? W tam strefie kibica. No co chwilę, co chwilę teraz coś przychodzi, także zapraszamy, oglądajcie sklep internetowy i zapraszamy. No i powiedz proszę, żeby zostawiali ludzie łapki w górę pod kulisami. Oczywiście, to najważniejsze. Wszystkich serdecznie zachęcam do zostawiania łapek w górę i do subskrybowania kanału. Ruch TV. I wspierania. No, nie innego, tam, nie? No, no i ustawić komentarz. Jak ktoś nie ma już nic do napisania, to niech napisze ino ruch. Dobra, bo komentarze piszcie, też zwiększają. Ino ruch, łapki w górę i subskrybujcie. No. Karol, no wszystko jest dobrze, no chobie dzisiaj, żeby nie zlekceważyć tej Sandecji. Trzy punkciki z krokiem do celu powoli, nie? Ale co jest celem? Co jest celem? Co jest celem? No co jest celem? Pierwsza dwójka, nie? No a jak? No ja bym, ruch musi być najwyżej. Nie, ruch ma z wszystkich drużyn w całej pierwszej lidze najbardziej wyrównano kadra. I to się nie da podważyć. Wiesz, może UKS ma mocniejsza drużyna, czy tam nie ciecza, ale na papierze. Ale rezerw, nie ma rezerwowych. Może jeden, dwóch, a u nas każdy zawodnik, który wchodzi, jest... Daje jakość, tak to no. Samo jak... Dawno takiego ruchu nie było, nie? No dawno nie było. To widać w statystykach i to widać normalnie na boisku, nie? Oby to utrzymać, oby tak dalej. Na pewno. A jak tam kulisy z turnieju w Rudzie Śląskiej? No, spokojnie. One muszą dojść. Kasę to kaj są kulisy. Wszystkiego dobrego. Ja to na grobie napiszą. Ja. Binladenku, kurwa, co będzie to? Binladenku. Siemano. Ja popiewałem wolną do ciebie. Wracasz? Półeczka, ja wolno. Półka dla niego będzie zawsze. Co tam słychać? W porządku. Na razie wszystko. Jak tam zdrowy? Zdrowy, zdrowy. Do grania. A zobaczymy. A ja to na pewno nie wiem. Tylko nie próbuj bramki na uśpiewać. Informacja, nie będzie zdradzać.
niepotrzebne. Zobaczymy, zobaczymy. Nie próbuj. To o tym pogadamy po meczu, panie Remiu. Idę zobaczyć plac. Ale ty śledzisz, nie? Losy generalnie ruchu z tego, tam jakiś na twój wywiad jakiś był taki, nie? Że oglądam kulisy jak mogę. Ja kurczę. Mecze, bo wy teraz praktycznie cały czas w telewizji, także... Siema, ule jest. Jak tam? Brudka widzenie na gęnie przygotowane. Trochę groźniejszy, wiesz teraz. Od ostatniego czasu. Także, ale jesteście poubierani teraz pięknie, także. Kiedy my nie byli. Ciążą wam te mecze w Niepołomicach, na której gospodarza? No wiadomo, no nie jest to samo co w Sączu, prawda? Ale myślę, że zaraz jeszcze trochę i stadion no właśnie, będzie kiedy tam gotowy. Kiedy wracacie tam planowo? Ciężko powiedzieć, bo teraz budują budynek taki klubowy, no i może od nowego roku już będziemy mogli tam funkcjonować. Także no mam nadzieję, że jak najszybciej się to zmieni. Co, nic nie? Tylko pozazdrościć, słuchaj, no wczoraj właśnie Pogoń Szczecin otwierała stadion. Oj, oglądałem też wiadomo, też tam grałem, także no właśnie, oglądałem to, super. Pokazy światu. No właśnie, no to jest to nowoczesne świecenie. Coś takie na Mistrzostwach Świata tylko. No. Tak, na Lidze Mistrzów, także. Fajnie wrócić na stare śmieci, jak to się mówi. No właśnie. No i tak jak gadasz, stadion został troszkę przypudrowany, można powiedzieć. Nie no. Na miarę możliwości, no ale. Ale został ten klimat swój. No klimat jest, tu na pewno tego za chwilę będziemy jedyni z takim klimatem, nie? Tak. Co będzie? Będzie te 8 tysięcy? Myślę, że trener... widziałeś zakład, tak? Widziałem, tak. Wyskoczył mi, zobaczyłem ten zakład, także... Nie, no ja myślę, że... Inaczej, trener wierzy w kibiców zawsze, a myślę, że kibice nie zrobiliby tego trenerowi. Znając kibiców ruchu, to jestem pewien, że... Spokojnie. Że będzie. Będzie 8, a nawet więcej. Nasz dzisiejszy rywal nie jest żadnym góralem, żeby ktoś nie mylił tego pojęcia, bo oni się obrażają w tym momencie, bo to są Lachy. Lachy. Nie mówimy Lechy, tylko Lachy sądeckie. A górale nie są górale. Nie, to nie są górale, to są Lachy. Taki region i tak to jest. Czyli kulisy nie tylko bawią, ale i uczą. Byłeś na stand-upach? Tak. Na lotku byłeś, tak? Na lotku. I co, spoko? Nie no, super. Super tak. Sprawa. A gdzie to było? W Spodku. W Spodku, no. Jakieś żarty lokalne tutaj, coś w plut. A dużo tego było, bo chyba 6 tam było. Zapamiętałeś jakiś? Nie. Tu jest więcej. No to nie, spoko. Fajny czas przed meczem, też dobrze się tak zrelaksować. No mieliście wyjątkowo znowu długo, tak skrajnie, tutaj skrajnie krótko, tak teraz znowu można był czas na regenerację, nie? A mental też jest ważny. Mental jest bardzo ważny, także, ale już jest mecz, także jesteśmy, myślę, gotowi. Jak ktoś przyjeżdża tutaj do Chorzowa, no to gdzieś tam podwójnie się zbroi, ale już nasza w tym głowa, żeby z tego wyjść, nie? I żeby tutaj zostały punkty, to najważniejsze. No jak zostaną punkty, to naprawdę w tą tabelę się będzie coraz ładniej patrzeć. Mimo wszystko. No trzeba twardo stąpać po ziemi, ale bardzo, bardzo to cieszy na razie. Aczkolwiek tych meczów jest jeszcze trochę do końca. Ale krok po kroku robić, a zobaczymy, jak się to wszystko skończy. Piękne słowa. Przypomnijmy tak kiedyś w potomnym. Dobra, powodzenia. Rzecznik prasowy Tomasz Ferenc. Wizje pracy przedmeczowe. Ty to dzisiaj czujesz, ten mecz z Sandecją? No właśnie rozmawialiśmy przed chwilą na ten temat i co ciekawe, no Sandecja ostatnio pod wodzą nowego trenera też jeszcze nie wygrała, ale no mieli teraz 2 tygodnie, żeby potrenować. Lepiej się poznać, potrenować, także mogą nas dzisiaj czymś zaskoczyć. Ale czy mogą nas czymś zaskoczyć, natomiast tak myślę, że Ruch dzisiaj pokaże, że jest lepszy i wygra pewnie. Gujić, co mnie to obchodzi? Naucz się oddawać. O, jest? Jest? Dwie pary. Szczepek czego żeś nie oddał? Te przyszły z wczoraj z prania. A gdzie są przedwczorajsze? Wybrane. Oh.
Nowy zakup. Nowy zakup, ja? Pusta. Pusta, teraz my dopiero doszli, jak to się wiąże. Elegancko. No i jest elegancko, nie? Tak. Nie będzie tak wieło, bo dzisiaj wieje trochę, także... Będzie dobrze, 2-0 do ruchu i... 2-0, tak pewnie? Pewnie. Niektórzy go dali, że 4, ale to tak nie był takim... Nie, na spokojnie 2-0, bo to... No, pokora, nie? Nie, nikt nie przyłazi, nikt do mnie do za darmo, nie? Ja? Trza, absolutnie. Trzeba grać, nie? Szczególnie w pierwszej lidze, jak to są. No właśnie, ta liga jest tak wyrównana, że... O, Polarki! Polecamy, kupujemy wszyscy, wszyscy Polary, kupujemy. Powiela te Polary. A 250. I co, ciepło? Jasne, zajebiście. No, to kupujemy. I na ruchu. To są świadomi kibice. Muszę zawsze tu mówić w innym języku, tak to zawsze ten. O jest, Gorol z nadmorza. Najlepiej po śląsku, najlepiej po śląsku. Po śląsku, tak? Dobrze, ja słyszałem, Gorol z nadmorza. Z nadmorza. Czyli widzieli. Ale już się nauczyłem. Tutaj jest, daleko się. Tutaj jak wjeżdżam na stadion, to mam hasło, przepraszam, kto? Mówię, czas na szpil i mnie wpuszczają. To pięknie. Tak, to czyli uczymy się. Ale macie gumę tu po krakowsku przynajmniej dobrze. Nie wychodzi na pole już, ani na dwór. No, a to jest w ogóle. To jest... Ale u was się wychodzi też na... Nie, u... nie, u nas na dwór. Na dwór. A bo no tu na plac się wychodzi. A, na plac. Nie, przepraszam. My na dwór, bo... my na dwór to wychodzimy na Wawel. Ale dobrze, ja... że ja to montuję, to wytnę. Ale ja na pole od zawsze. Zawsze na pole. W Dankowicach też, no. Też. Na pole. Na pole. No, dokładnie. Dwór... Ale to jest ta dyskusja, nie? Czy na dwór, czy na pole. I to jest dziwne generalnie podobno, ja to... nie? Znaczy, ja bym to wytłumaczył, ale niestety nie może się to nagrać. Dlaczego? Chyba za dobre jest. No i co, jak kolejny raz ruch Chorzów? Tak jest, ja to mam dobry dojazd, a paliwo jest w takiej cenie, jakie jest, także tu mnie wysyłają. I przez bramki nie jadę, tylko przez Oświęcim. Czyli ekonomia. Dokładnie. To tak. Dobre postawy w dzisiejszych czasach. Musi, nie? Dokładnie. Chciałem kolegę zawodnika Michalskiego przewieźć, ale powiedział, że ten. No dach mam, dach miałem złożony, no i musiał tak ten. Kurczę. No to co, czego życzyć na ten dzisiejszy mecz? Mi spokoju, nie, słoneczka, bo ja cię technicznym jestem. Mhm. Tak jest. Kiełbas... Słoneczka. Tak, żeby kiełbaska była po meczu dla sędziów bardziej wysmażona. Przekażemy. Dokładnie, przekażemy. Tak. Karolina, jak 4-0. Miło, jak mi, ej, ale pokory. Kre. Nie pokory. Za grosz pokory w tobie. Do przodu, Karolina. Do przodu, 4-0 dzisiaj i do domu później. Mi wystarczy nawet jeden skromny 0. Jeden, z... bo... nie, a mi 4 dzisiaj wystarczy. To jest minimum. Cześć Paulina. Ty znowu. Cześć Aster. W tradycyjnym swoim miejscu. O, tak, jak zawsze. I co, jak to tam? Na razie jeszcze nie ma zbyt wielu osób, ale czekamy na wszystkich. Dawno nie było, nie pamiętam chyba meczu o 12:40. Ty chyba też sobie też nie przypominam sobie. A teraz 3 z rzędu są o takiej godzinie, no właśnie, nie? Musimy się kurczę przyzwyczaić. Ale fajnie, no dzisiaj fajna pogoda, to... Obiad Kubie już uważyła, czy nie? Tak, wczoraj. Ja? No, rosołek zrobiony. Co ty gadasz? No jasne. Kuba, ciasto upieczone. Bo zapytam, potwierdzam Kubę. Ale chociaż pogoda nam dopisuje mimo wszystko. Pogoda, nie? Jest super, w słoneczku jest cieplutko. Także można, bo... można być na meczu o takiej godzinie. No, nawet trzeba. Może trener Skrobacz wygra zakład. Mamy nadzieję, trzymam kciuki za trenera Skrobacza. Chcesz mi autograf? Od kogo? Od Fosy. A ja myślę, że Fosa tutaj przyjdzie do ciebie po meczu i da ci autograf. Taki autograf lepiej smakuje, wiesz? Pokaż, co to masz w ogóle za zdjęcie. Ja cię kręcę, to masz Fosą tutaj zdjęcie. Ja myślę, że ci się osobiście podpiszę na tym. Co? Co ty na to? Też mam na to nadzieję. Dobrze. I dzisiaj są urodziny mojej żony, także życzyłem jej tego, w życzeniach, że jej to napisał, że dzisiaj Ruch musi wygrać do niej i ten. Mo 33, czyli 3 punkty. Chrystusowe, 3 punkty. Ja. Dobra, to najlepsze życzenia dla żony oczywiście. Mam nadzieję, że dopuścisz. Chyba o panu rozmawiam z Grzegorzem Joszko. Czy to możliwe? No możliwe, bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Bo pan z żoną, tak rozumiem? Tak, żoną. Przyjechał pan skąd? Z Niemiec. FC Deutschland, można tak powiedzieć. Nie, jeszcze nie, właśnie. Jeszcze nie? Jeszcze nie. No to... Czekamy na telefon, bo właśnie no. Z nimi rozmawiałem mailowo. Tak. No to super się okazuje. No to niech pan przedstawi się, kim pan jest, co pan robi na Ruchu, co pana tu sprowadza? I czym dla pana jest Ruch? Piotr mi na imię, Ruch jest wszystkim, a co tu robię, kibicuję. W jakich latach pan tak przeszedł na Ruch? 80, koniec 70, 80. Właśnie jeden z bardzo dobrych moich znajomych jest już w autobusie Tadzimanowicz. Jest, o proszę, ta epoka, ja? Ta epoka, no, waloty, tam.
No właśnie słyszę, że pan Guciu zdjęcia robił w tamtych czasach. To jest rzadkością, nie? Jednak. Mamy album ze sobą w aucie. Macie album? Musicie mi go pokazać koniecznie. Pokażemy. Naprawdę, bo to... Kiedyś ze Stefanikiem rozmawiałem, te zdjęcia mam też na telefonie. No. I on mówi, żeby oryginały przynieść. To są zdjęcia przeze mnie też wywoływane. No. Tamte. No jeżeli pan pozwoli, to kilka mogę pokazać w kulisach, co? Bo to jest taka może chyba... Ja go po tym przyniosę, no, bo mam w aucie. W kulisach? No, mówię, a oglądacie, ja? Oczywiście. Abonament. No to świetnie. Oscar dla Asceto, zawsze to powtarzamy. Jejku, no to po raz kolejny jest mega bilo. Znaczy oglądamy też inne kulisy dla porównania i porównania nie ma, nie? To jest miło. Ona jest wprawdzie z zagranicy, z Dolnego Śląska. Dolny Śląsk, ale już serce niebieskie. Ale wie, jaką różnicę między Sosnowcem a resztą. No to nic, to teraz pozostaje zrzeszyć się do FC Deutschland. Oni tam mają takie fajne spotkania, naprawdę tam się... A Aschaffenburgu i to na niedaleko noc jest. Wysłałem w mailu, tam były jakieś te pierwsze kontakty i czekam właśnie, by ktoś dzwonić do niego, do mnie, no i muszę właśnie jeszcze, trochę przy piłce zostać. No, ale myślę, że po tych kulisach to już na pewno... Najpóźniej, no. Będziemy musieli. Dokona się. Całe dzieciństwo spędził. Wagary, nie wagary, jeździł z nimi po... Także jeździł do hotelu i w dniu meczu i z piłkarzami na stadion. To tam jest naprawdę fajne miejsce. Nie? Czyli można powiedzieć, gdyby pan miał kamerę, wtedy by pan mógł kulisy kręcić, nie? No wtedy jeszcze o kamerze żadnej gody. Taka grupis była męska bardziej. Męska grupis. W szkole historia była, to ja był na ruchu, nie? To był zawsze taki klub inny niż jak przyszedłeś na trening, to mogłeś z piłką zagrać, to inni cię w Zabrzu na przykład, nie? Coś się jeździło na różne te, nie? Żeby to tam już bardziej to takie było, takie dystans był, nie? A tu nie było nigdy. Czyli zawsze ten rodzinność charakteryzowała, ja? To tam, jasne, między piłkarzami jakieś te grupy były mniejsze, większe, nie? Ale bo to tak jakieś, nie wiem, takie swojskie takie, można powiedzieć. No czyli to się po dziś dzień przyjmuje, no? To się po dziś dzień, no jak tak patrzę ten rozwój w ogóle, znajdę, jak ta czwarta liga, jak no, trzecia liga, nie się to nazywa. A dzisiaj, nie? To jest tak wartko, nie? Tak wartko i ilu pracowników, to jest 10 pracowników, 12 taki człon jest, co to dźwignie na nogi, nie? To jest ciężko opisać. Może ten finał tej historii będzie piękny i może ktoś kiedyś książkę o tym napisze, albo film nakręci. Dokładnie tak, no. Wszystkie znaki na niebie wskazują, że go wygra ten zakład. A, no tak, ale to byłem pewny. Tak? Tak. Myślę, że trener Janek się dał trochę wkręcić. Myślę, że to było, że to było pewne, nie? Ja tak podpuszczałem, ale mówię, niech się tylko założy, nie? Ale nie, pięknie, bo pogoda nie, było, że żartuję. Mówiliśmy, że ten to tak. Wszystko dopisuje na razie. Czyli ponad 8 tysięcy spokojnie. Myślę, że spokojnie. A wie już o tym? Bo może bym podbił ten zakład teraz. Nie, no dzisiaj to cię porwie, serio. Marek, skąd to takie parę zamykaj, to takie podróżuje? To jest zrobione na zamówienie dla najwspanialszej kobiety, poza moją żoną oczywiście. Magik wrócił. Będzie mnie chronił, jak będę nagrywała dla was doping. Dzisiaj. Czemu nie? To jest słaby po wczoraj jeszcze. No, normalne, nie? Sobota była. Czekaj, no dobra, zaczynamy. No, chciałbyś coś przekazać? Oczywiście, pozdrawiam całe FC Deutschland, nie? No i bracika, bo dzisiaj mu nie pykło i do roboty musiał iść, nie? To i tak niestety się. Andrzej, pamiętaj, nie? Kulisy to jest takie rodzinne pozdrowienia są, nie? Liczymy się, na razie. Pozdrawiamy całe FC Deutschland. Jak tam w ogóle potrafię? Pytamy się, nie pytaj, ja nie wiem, kiedy radą zajechał. Na trefie byliśmy, Tadzik też, bo delegacja była elegancko, no. Przypomnijmy, to jest te wasze spotkanie cykliczne. To takie, nasze spotkanie, to się spotykamy, no i wiadomo, cała niebieska rodzina się zjechała i my się zabawili, tak się trzeba było zabawić, nie? Więc po bożowsku. FC Deutschland zawsze niebieskie, nie? Trzymajcie się, obcy. Utrasi sektora rodzinnego. Dzień dobry. Widzowie, macie fajne, dedykowane te kamizeleczki. Oczywiście. No cię kręca. Dawid załatwił. Tak. Dawid. Cześć, Dawid. Cześć. Co robisz? Skorzystałem z okazji, żeś mnie zaczepił. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować za udział w zrzutce i wpłacaniu pieniędzy na moja proteza, która już się robi. No super, że się udało. Także z tego miejsca też dziękujemy wszystkim. Przede wszystkim dziękuję
bodajże Blue England i Widzewskiej Emigracji za wykupienie koszulki, której nie wykupiła osoba licytująca. Bieleckiego, ja to z akcji, no. Ja. Więc tu największy szacunek. Fajnie, cieszę się to fakt, że ta chorzowska społeczność docenią taki bardzo jak Dawid, bo Dawid to jest mega wyjątkowa. Wiesz co, bardzo dużo ludzi w ogóle nie wie, że Dawid nie ma nogi. To jest takie może osobiste bardzo i nie wszyscy może chcą o tym mówić na głos i powinni, ale Dawid jest osobą bardzo sprawną jak na swoją niepełnosprawność i mimo, że nie ma nogi, no to... Nawet biegał w tych przecież, jak te akcje. Ja na niebieską milę, na jednej mili w Warszawie biegał, przeciepuje kilogramy albo tony w sklepie, bo pracuje w sklepie budowlanym, także naprawdę wzór taki do naśladowania przez inne osoby niepełnosprawne, które też w jakiś sposób los dotknął, że można ciężką pracą, jeżeli oczywiście to wszystko jest w zdrowych ramach zachowane, osiągnąć coś w życiu i tyle, nic, tylko się cieszyć i takim osobom pomagać. A podobno dzięki temu, żeśmy na Dawida zbierali pieniądze, to podobno jakiś grawer co zrobił na tej nodze, ale jeszcze nie wiem jaki. Ja? To ciekawe. Także niespodzianka. Także szacun dla ciebie, za twoją wytrwałość, za to, że jesteś wzorem do naśladowania dla innych i oby tak dalej. Dzień dobry, znowu przedstawiciele. Dzień dobry, witam. Nowo powstałego KKN-u. Tak, dokładnie. Bardzo fajny macie ta strona. Przypomnijcie, jaki tam jest adres. KKN.pl. Super, prowadzona, fajnie. Tak, no przez właśnie Adama, kolegi na wózku, który bardzo fajnie to prowadzi, stara się jakieś innowacje tam wprowadzać. Teraz informacje już wstawił o kolejnym naszym spotkaniu 16 października po meczu z Arką Gdynia, no bo wiadomo, z Arką jest mecz, tak jak dzisiaj, 12.40, więc postanowiliśmy zrobić kolejne spotkanie KKN-u po tym meczu, że będą ludzie już na meczu, to po meczu pojedziemy wszyscy razem i zrobimy kolejne spotkanie integracyjne. Że znowu, żeby wszyscy razem porozmawiali, wiadomo, bardziej się poznali i tak dalej, i tak dalej. Jesteście otwarci na nowe osoby. Oczywiście, no tu dzisiaj taka... koleżanka ostatnio na spotkaniu się do nas zapisała, Ewelina, już dzisiaj nam pomaga tutaj na stoisku, także bardzo serdecznie zapraszamy, ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy do nas, czy podejść tu na stanowisko, czy przyjść, tak jak mówię, na to spotkanie 16 października. Jesteśmy otwarci dla każdego, każdemu pomożemy, z każdym porozmawiamy, tak, że bardzo serdecznie zapraszamy. Mam 65 lat, od 60 lat na ruchu. Ja, ale w tym, bo rozumiem, dołączył pan do KKN-u, tak, też, tak? Tak, oczywiście. Super, że takie coś powstało, nie? No jak najbardziej, wie pan, życzę tego kibicom niepełnosprawnym w całej Polsce. Tak, no bo to jest no jednak, bo to można jest, się spotkać razem. Oczywiście, jest, widać to, że klub martwi się też o osoby niepełnosprawne, które są kibicami danej drużyny, prawda? W tym wypadku Ruch Chorzów. Ruch Chorzów jest dla wszystkich, także... No, nie ma sprawy, a tym bardziej 14-krotny mistrz Polski, także tu jest znacząca sprawa. No. Chłopcy nam ostatnio radości dużo dają na boisku. No, oby tak zawsze. Oby to zachować, nie? No co, stoisko jest, tak? Nowi członkowie są, rozwijamy się. Wszystko się zgadza, tak, nie? Dokładnie. Marcin, po pierwsze, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, które miałeś niedawno. No piąteczkę. No i serdecznie gratuluję. No co się wydarzyło ostatnio w Wielkim Ruchu. Powiedz, piąteczek. Co się wydarzyło? Opisz to tutaj. Walne było. No. I, a czy smutno i niesmutno, bo Grzesiu chciał, że tak powiem, troszkę zluzować, bo tych tematów jest dużo. I od jakiegoś czasu nas informował, dały takie sygnały delikatne, że chciałby z wice zejść gdzieś indziej i zająć się bardziej historią ruchu. No przyciągaliśmy to ile można było, nie? Bo wstępne ustalenia były w ogóle pierwsze takie, że razem z tym panem, który idzie, namówiliśmy. Witam serdecznie, ale Wielki Ruch się spotyka, no. I to nie jest namówione. Nie jest. Umówiliśmy Grzesia na rok, no został 4, także to i tak już przeciągnęliśmy ile się dało. No ale wniósł bardzo dużo, bo gdy Grzesiu do nas dołączał, było nas 300, teraz jest ponad 1500 osób. Kolejne przejęcia duże przed nami jeszcze, no i rośniemy w siłę. No i, że tak powiem, podczas walnego doznałem tego zaszczytu i wstąpiłem na wiceprezesurę. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Grzesiu od nas też nie odchodzi, bo z tego co nie będzie dalej pełni funkcję. Zamieniliśmy się. Ja byłem członkiem komisji rewizyjnej, teraz Grzesiu jest, także on w ogóle nie odszedł. Dalej nas będzie wspierał, dalej będzie z nami działał i tu na pewno nic się strasznego nie dzieje, po prostu chciał troszkę zająć się innymi tematami i to jest naturalna kolej rzeczy. Jak tacy ludzie jak wy są w tym stowarzyszeniu, to jest spokojne o to, że to się będzie dalej rozwijać. No jakie to no
szczerze się plany, wiesz co, podczas walnego się pojawiło dużo fajnych pomysłów, także na pewno będziemy je wdrażać. Nie będę zdradzał jeszcze szczegółów, bo trochę zbyt wcześnie na to, ale na pewno jakieś ruchy będziemy czynili. A co do samego stowarzyszenia, to do końca roku będziemy chcieli wyczyścić się z ludzi, którzy nie zapłacili w 19 i 20 roku, bo też takie osoby są, którzy zapłaciły tam raz sobie tam kiedyś i potem długo nic, także tu będziemy chcieli zrobić porządek, a finalnie będziemy chcieli sprawić tak, żeby wszyscy byli na bieżąco, maksymalnie 3 miesiące zaległości, już informacja, że kolego, koleżanko może zaraz stąd wylecieć, także tak chcemy, żeby to potem działało. No i jeszcze raz gratulacje, dołączać do Wielkiego Ruchu, to jest realne wsparcie. Musowo, będziemy działać. Właśnie, kurtka. Czyli znak, że już kurteczki, pięknie, jak się nosi? Elegancko, pierwsza kurtka kupiono dzisiaj od rana, czy wyczekiwano, także zachęcam do zakupu kurtek. I jeszcze pozdrowienia do Wojtka z Podopola, wiernego kibica Ruchu w tej chwili już, i twojego aseto, sympatyka, który tak się podobałem kulisy, że mnie masakra. Poważnie? Poważnie, no bo od 3 lat. A nie długo gram, najpierw ją pojada do niego 21 na Opolszczyznę. Super. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry, miś Jakub, tak? A co ty tutaj masz jeszcze? Obraz. To jest Kuba? I ty mu to chcesz przekazać? Mhm. Ale... Sama malowałaś? Mhm. Nie no, świetnie. To się Kuba ucieszy. Aseto, to jest ta moja kuzynka, co ją pozdrawiałam w kulisach. To jest ta twoja kuzynka, co... I co, dotarły pozdrowienia do ciebie? Tak, widziałam. Cieszyłaś się? No. No to widzisz. To jest mój kuzyn, Wojtek. A go pozdrawiałeś, Wojtka? Nie pamiętam, ale nie pamiętasz. Chyba nie. No ale Wojtek, a gdzie ty byłaś, jak on cię pozdrawiał? Czemu ciebie nie było na meczu? Byłam na obozie wtedy. A, na obozie. Z takiej sztuki walki. A ty trenujesz sztuki walki? Tak. A jaką dyscyplinę? Aikido. O, aikido. To tam z tego, co słyszałem, to trzeba bardzo długo trenować, żeby tam potrafić coś wykorzystać, no, nie? Także dobrze, że zaczynasz za modu. No, ale już umiem. Już umiesz coś, tak? Tak, już mam żółty pas. O, no to gratuluję. Dziękuję. Życzę kolejnych. Idę pogratulować. Czego? No tego, że jesteś. No, zawsze, że jest, no to jak? Nie. A skąd jesteście? My z Siemianowic z tatą. Proszę. Ale chyba pierwszy raz od... Długo. Tak. Stwierdziłem, jeszcze zanim mi się dzieci urodziły, nie przyjdę z nimi, dopóki nie będzie nowego stadionu. Ja nie wytrzymałem. Jestem dzisiaj z tatą, a tata mnie zabierał pierwszy tutaj na mecz. Tam jeszcze siedzieliśmy na sektorze gości. Pożegnanie Gucia Warzychy. O, 2005-2006? Tak. Pierwszy mecz. Także pamiętam ten nadkomplet wtedy tutaj kibiców. Piękna sprawa. A tata jako od urodzenia kibic Polonii Bytom, bo tam się urodził, wszystkie mistrzostwa widział, jak zdobywali. Także tym bardziej mu wdzięczny byłem za to, że mnie tu zabrał. Trener, słyszałem, już przegrał zakład. Przegrał, no. Ale to było chyba pewne, nie? Już przed meczem przegrał. No. Właśnie, Marcin, jak już Ciebie tutaj mam, bo dzisiaj jest zbiórka na Chorzowskie Psy. Tak. Kulisy będą wiadomo po meczu. Wiem, że od następnego meczu z Arką startujemy z jakimiś nowymi zbiórkami. Startujemy ze zbiórką na niebieską paczkę, czyli kontynuujemy tą akcję, która od kilku lat nam towarzyszy. Będziemy odwiedzać nasze legendy z prezentami, tak jak w poprzednich latach, więc wszystkich zachęcam do tego, żeby głęboko sięgać do swoich kieszeni, bo myślę, akcja zacna i chcemy ją kontynuować. Na całym stadionie będą wolontariusze, także spokojnie. Dokładnie tak. Na pewno to jeszcze przedstawimy. Adler coś tam w czasie na szpil na pewno powie o tym. Na pewno damy odpowiedniego posta na media społecznościowe, także będziecie wszystko wiedzieć. Dzięki. No to lecimy teraz. Teraz Sandecja. A Sandecja, myślę, że rywal jak każdy, ale trzeba znowu powalczyć tu i mental no, nie patrzeć na tabelę, tylko tu trzeba prostokącie to rozstrzygnąć na naszą korzyść. Cześć, jestem! Dwie kawy i mogę robić. Jada. Śpisz kiedyś czy nie? Nie da się spać, gdy emocji tak mnóstwo. Ale jest fest suchy, nie? Jest mojego autorstwa. Ale jest fest suchy, zaznaczam, naprawdę. Rychtujcie woda, naprawdę. Albo najlepiej dwa gorski wody. Uwaga, brzmi tak. Po jakim deserze człowiek ma ochotę od razu spojrzeć na kotka? Pana kota. What?
12 kolejka, pierwsze niedzielne spotkanie, Stadion Miejski w Chorzowie, Ruch Chorzów Sandecja, więc lider tabeli kontra Czerwona Latarnia, ostatni zespół Fortuna pierwszej lidze. Uwaga i po zwycięstwo, kto wygra mecz? Hymn Ruchu już za nami, chcieliśmy, żeby Państwo poczuli też tą atmosferę przy cichej. Tu się niewiele zmieniło. Janusz, pamiętasz ten stadion doskonale, bo grałeś na tym obiekcie i wygląda tak samo, tylko fajnie odświeżony. Tak, zdecydowanie tak. No pamiętam, jak się być. Zostałby w jego strefie. Iskra, mocne to środko. Oj, mamy rzut karny. Co też zrobi w tej chwili Kwietniewski? Koniec pierwszej części spotkania. Na razie sensacja. Tak to trzeba przyznać. Po trzech porażkach u nowego trenera, u Stanisława Wargi, jego Sandecja prowadzi 1-0, mimo że tych sytuacji miała niewiele. Siemanko. Siema. Brajany. W komplecie był, tak można powiedzieć. Co to przyszedł? Wujek, a co przyszedł? Co on ma? Jak się nazywa ta śliczna dziewczynka? Anna. Anna. I rozumiem, jak się już dowiedziałem, dzisiaj zalicza debiucik. Tak jest. Pasowania nie było, ale debiut jest. Kurde, to fajnie. Ale widać, że się podoba. No bardzo. Nie? No to pięknie, słuchaj. A powiedz mi, na Widzewie była? No właśnie jeszcze nie była i to jest skandal. Czyli moim bardzo tak, status jest załamany, no ale przykro mi bardzo, no. Pierwszy mecz na Ruchu musi być. No, pięknie. No to dobrze, no życzymy. Ale co, dzisiaj widzę jak Strakowym Częstochowa. Wybierasz się? No wyjątkowo nie, ale praca nas otrzymała radiowa, ale to no, oglądał, śledził, analizował. Widzę w dobrze. Jest szansa. Chyba jesteście pozytywnie zaskoczeni. Myślę, tak samo jak Ruch jest zaskoczony. Podobnie jest to podobna sytuacja, nie? Że nikt się nie spodziewa, że będzie tak dobrze. No ale sezon jest długi, to tam 10 kolejek, czy 11 u was, to jeszcze jest żaden wyznacznik, nie? Fajnie, to jest budujące, to jest bardzo pozytywne, ale no, trzeba stąpać twardo po ziemi. No dzisiaj może być... Jak to mówią mądrzy ludzie na Ruchu, praca, pokora, determinacja, tak? Dokładnie tak, dokładnie tak. Ważnym. My sobie możemy to przeszczepić do siebie, myślę, że wielu mogłoby. Nie? Szybcie. Pomachasz wujkowi? Pomachasz wujkowi do kamery? Czy wolisz sznurek? Gdzieś sobie porozmawiamy na pewno. Tak, pozdrawiamy tak? Całą niebieską familię z Holandii. Buziak. Właśnie, maratończyk. Siemanko. Tak, siemanko. Dzisiaj stile. Właśnie od tego chciałeś zacząć. Także... Ja maraton. Jak? No, przebiegłeś tak, żeby na szpil zdążyć, no i zdążyłeś. 3 godziny 34, jakiś taki przyzwoity wynik. Chciałeś pozdrowić Kubę przede wszystkim, bo on mnie wystartował. Nie wiem, czy już jest tam... Jest, zdążył. Także Kuba, pozdrawiam cię. Widzisz, opiejo doleciał, medal jest. Także jestem bardzo zadowolony. I chciałeś pozdrowić wszystkich biegaczy dzisiejszych, kibiców Ruchu, bo wiem, że dzisiaj my na starcie się spotkamy.
spotykali i bardzo wielu kubiców lotu, niektórzy ultra, maraton, wszystkie dystanse, także oprócz futbolu jeszcze mamy inną pasję, nie? Zapraszam wszystkich na następną edycję Silesii, nie? I nie tylko, no. No i chciałem pozdrowić wszystkich z Mysłowic. Dzięki i cześć. Dawaj, wybiegamy, o! Dawaj, kurwa, dawaj! No właśnie, praca fotoreporterów charakteryzuje się tym, że dobrze jak do was biegną, tak? Bardzo dobrze. Także piłkarze, patrzcie na tego człowieka, jak widzicie się, to biegnijcie w tego stronę. Robota robisz, mówiła. Oglądacie? Z Niemiec. Fan klub Deutschland, to ty nie. Nie, ja nie jestem fan klub jeszcze. Czemu nie? Jeszcze nie. No to już zdarzyło się. Jednym dzisiaj, że jeszcze też nie jest zrzeszony. Także w ostatnim widzę chyba w Pieruny jeszcze takich nie jest zrzeszony. Niemiec, ja specjalnie na mecz przyjechał dzisiaj. No to a skąd, jakie miasta? Bad Hersfeld. Daleko to jest? Od 440 do Karanicy i jeszcze 350 tu. No Pieruny, to w Pieruny daleko. Trochę. No, no ale dla ruchu czego się nie robi, nie? Czego się nie robi? No nie więcej. A chce się pan wpisać do tego fan klubu? Na pewno nawiążę kontakt. Bo oni tam mają festa i nie wiadomo. Na pewno nawiąża kontakt i no to trzeba czasu. To nie dzisiaj. Na razie Tokarz, który gra pierwszy mecz w lidze, spisuje się rewelacyjnie. Jeszcze strzał na bramkę i gol! I kto? I Kasolik! Stały fragment! Trzecia bramka! Pośredni. A na warze, nie no, rzut karny. No, jestem ciekaw. Nie ma. No to powiem szczerze, grałem jako napastnik, byłem parę razy w takiej sytuacji. Żółta karka, taka jest konsekwencja. Ale dla mnie to jest zła interpretacja sędziego, zdecydowanie. Sędzia Fest długo sprawdzał, bo pewnie reklamy na Polsacie leciały. Na bank! No i trzeba wierzyć dalej. No. Tak, trzymamy kciuki, jest jeszcze kupa czasu, nadrobimy, spokojnie. Przegrywał do przerwy, ale ostatecznie pokazał swoją klasę, wyższość i wygrał ten mecz 2-1. Ale druga połowa ruchu naprawdę zepchnęli Sandecję do defensywy, grali praktycznie. No pięknie, panowie, pięknie. Piękna niedziela, nie? No, bardzo fajnie. Fajnie. Bardzo fajnie, to jest fajnie. Tak się bawią niebiescy! Hej!
tak się bawią niebiescy. Hej, tak się bawią niebiescy. Kto wygrał mecz? Kto? No brawo, Kacel, otworzyłeś mi. Otworzyłem, teraz? No, prezencik sobie sprawiłem sobie, no, można powiedzieć. Wszystkiego najlepszego jeszcze raz. Dziękuję, dziękuję. Dla mnie i dla prezesa też, nie? No, właśnie. Dla wszystkich, kurwa, brawo, cieszy. No, naprawdę, to się to... No, nie najlepiej weszliśmy, ale... Nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Pozytywnie jest i to bardzo. Dalej, 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 kurwa, oby dalej. Gratulacje, brameczki. Dzięki. Wygląda ten ruch. No nieźle, w pierwszej połowie nam trochę nie szło. Pierwszy raz zespół się cofnął przeciwko nam tak zdecydowanie. Dlatego nie dziwię się, że chłopakom się ciężko grało. Starali się, ale w drugiej połowie już myślę pełna dominacja. I mega zasłużone zwycięstwo. Jedziemy dalej. Dawać panowie za mnie. To trener Woś przegrał zakład, trener Szczepacz wygrał zakład i Rucho wygrał mecz. Co ten mieć? Zakład był przegrany od początku, zawsze mogę takie zakłady przegrywać. Poza tym słuchaj, trener Woś nie lubi apy, więc z miłą chęcią ją oddo, bo nie umie na nią patrzeć nawet. A liczę na to, że trener oddo mi za to tego pilznerka, no. Sami sobie tego piwa zaważyli, teraz muszą wypić. Pan Marcin Wodek wygrany ruch to jest, Marcin Wodek. Zostawiam was na ten mecz, nie spieprzcie tego. Gratulacje panie prezesie. Do Rzeszowa nie jadę. Co ty na to mówisz? No łatwo nie było, nie? Potwierdziło się niestety to, że z tym dołem tabeli nam się gra trochę gorzej i że nie można zakładać niczego przed meczem. Cały czas trzeba podchodzić z pokorą, nieważne z kim gramy w tej lidze, bo ta liga taka po prostu jest, można nie zrobić w zasadzie ani jednej akcji, tak jak Sandecja w pierwszej połowie, no może jedną, a zdobyć bramkę, a chłopaki naprawdę bardzo fajnie grali w tej pierwszej połowie i się nie udało. To najważniejsze, jak facet kończy, znowu skończyli dobrze. Teraz Resowia podbudowana zwycięstwem w derbach, tak? Też niesamowity mecz swoją drogą. Tak, oglądałem. Natomiast no, nie patrzymy chyba na to, kto jaki grał mecz poprzednio, tylko no, patrzymy na siebie, tak? Jak będzie takie podejście, jak dzisiaj i walka do końca, no to jestem spokojny. No. Za życie może wszystko, ale Ruch zawsze grał zwycięstwo. Amen. Jeszcze 15 punktów do utrzymania. Szybko to liczysz. Brawo! Trenerze, 8200, zakład wygrany, mecz wygrany, wszystko jest... Szkoda, mówiłem, Arset, musisz mi wcześniej mówić, że to 8000 jest, to byśmy Janka jeszcze, wiesz, wypuścili. By było, jeszcze na coś, nie? By było nie o jedno, tylko skrzynka, tak, to jedno, to wiesz, to... Ale no, meczów jeszcze jest dużo, także spokojnie. Ale to wiesz, no musisz zawsze, żeby on nie wiedział, a... Dobra, Wielu, musisz się szybciej rzucić. Musisz wyciągnąć Wielu. Dostajesz wskazówki. Jeszcze lata. Dało się trener. Ciepuje mnie. Trener dał wskazówki i obronił. Dał wskazówki. O, właśnie. Mando! Jest. Daj od razu mi ten. Wielu! Ja tak się zmieściłem. Aha, że tak, że powinno być tak? Wielu, ale to ty powiedziałeś, ja nie. To Cudzik. Gdzie jest ta zupa? Chciałbym cię ją lokalizować, nie widziałem tego. Dawaj. Kto wygrał mecz? Niebiescy! Tak się bawią, niebiescy! 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 Niebiescy
Hej, Bayo! Brawo, niebiescy! Pięknie! A teraz przypominam, że w sobotę wszyscy jadymy do Rzeszowa na szpil z Resowią. Nasze futbalery fest potrzebują tam gorkiego dopingu. Macie jeszcze dwa dni, czyli środa i czwartek, co by się zapisać w strefie kibica. Jadymy! A teraz obejrzcie, jak trenerzy sfinalizowali zakład. Filmik z tego, co wiem, nagrał Grzybek. Trenerze, przegrałem. Gratuluję, to łatwiej ją sprzedać. Byłem pewny, że wygram, dlatego nie chciałem się naciągnąć na więcej.